pracujemy. Nie mamy czasu spełniać swoich własnych marzeń, tylko pracujemy, pracujemy, nagle pyk. Przestajemy pracować, ktoś nam nadal płaci. To nie efekt bezwładności, to ZUS. Wtedy to właśnie, to jest ten moment, kiedy możemy zacząć spełniać wszystkie swoje marzenia. A, jest tam parę kluczków. Znaczy pierwsza rzecz, przede wszystkim to jest w dość późnym wieku, jeśli ktoś, nie wiem, no, po pracy, po szkole lubi sobie jeszcze przed blokiem o tyczce poskakać, czy coś takie, robi na deskorolce, chciałby coś tam jeszcze zdziałać, no nie może tego odkładać do wieku emerytalnego, bo no, fizycznie może nie być już zdolny tak poszaleć, o to trzeba zadbać wcześniej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym wieku na przykład zacząć podróżować po całym świecie. Ba! Nawet zamieszkać w jakimś najpiękniejszym zakątku świata. Gdzie by Państwo chcieli zamieszkać? Przykładowo, taki najpiękniejszy zakątek świata. Wymarzony. Gdzie? Galapagos. Sobie pan siądzie o tych lojuanów. Pogodna jesień, to musi je pan zmienić. Galapagos, dobra. Taki wymarzony zakątek. Katowice. Ale pan ma właśnie bardzo dobre pojęcie o tym, czym jest ZUS. Bo tam Karaiby i tak dalej, to jest możliwe, no nie wiem, na Karaiby. Można, tylko no prawdopodobnie trzeba będzie jednak podjąć jeszcze dodatkową pracę i nie wiem, na przykład opieka nad starszą osobą, starszą karaibanką. Starsza karaibanka, ona w praktyce może być młodsza od nas, bo... Znaczy to też nie wolno przesadzić, na przykład, zwłaszcza na Tajlandii, ona nie może być dużo młodsza od nas, bo to już... To nie my płacimy, tylko znaczy nie ona nam zapłaci, tylko my jej będziemy musieli płacić. Taka musi nie dawać rady trochę, nie taka. Także no to nie jest takie. Ale do czego zmierzam? Drodzy Państwo, prawdziwy bandzior nie ma nawet i tego. Dlaczego? On idzie do Urzędu Miasta założyć firmę, prawda? Mówi, dzień dobry, chciałbym zarejestrować firmę. Dobrze, dzień dobry, czym się pan zajmuje? Narkotyki robię. On takie rurki w piwnicy, tam kapie koks. Niech pani pisze koksownia. Pani przepraszam, co? Narkotyki to źle, 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 źle. Puszyci ciągle, pani się nie podoba. Bidula spała całą noc w lokówkach, nagle wyprostowały jej się włosy, bez prostownicy. A pan idzie załamany. Okazuje się, że państwo polskie nie chce współpracować przy produkcji narkotyków. Mało tego, ta działka jest już dawno zarezerwowana przez farmaceutów. Tam się już szpilki nie wciśnie. Bo generalnie narkotyki dzielimy na legalne, nielegalne i na receptę. To takie nie wiadomo, legalne, nielegalne, prawda? No, no. Ja kiedyś byłem chory. Normalnie grypa, coś tam kaszlałem sobie właśnie i tak dalej. Przyszedł lekarz, ten mi przepisał, dostałem tabletki, zjadłem tabletki, o, przestałem kaszleć, sobie tak patrzę. A co mnie tak nic nie martwi? Się okazało. Lekarstwa bez recepty w środku kodeina. I kodeina mama. I no kodeina zamula, to jest takie, co pan już nazwę wymienił, tak? Czyli Tiokodin się nazywa. A to pewnie nie jedyne lekarstwo z kodeiną. Kodeina po prostu, nie? Czy kodeina w locie nad Kółczym Gniazdem ukradli kodeinę? Ten duży Indianin ukradł kodeinę? Nie, świetna musiała być impreza, bo to generalnie jest taki zamulacz, nie? Mam narkotyki, dawaj,